Od dzieciństwa wielokrotnie ćwiczyłam manualnie, a tu plecienie ze słomy, a tu akwarela, a tu rysunek, a tu jakaś ceramika. I ja byłam w tym od 5 roku życia i nie mogłam sobie wyobrazić wyjścia poza tą dziedzinę. Aczkolwiek w pewnym momencie się okazało, że zrobić jakiś wybór w sztuce to też nie jest takie łatwe, ponieważ to jest coś bardzo, bardzo szerokiego. W poprzednim stuleciu rodzina się przeprowadzała po całym świecie i ten moment, w którym się zdecydowałam na to, żeby zdawać na studia do Warszawy, poczułam coś bardzo fajnego, jakby historia zatoczyła koło. Przyjechałam tam po raz pierwszy jako dorosła osoba, uczyłam się coraz więcej i niektóre pojęcia, czy to filozoficzne, czy to estetyczne, czy to związane ze sztuką, zaakceptowałam i przyjęłam już właśnie w wersji polskiej. To jest ta podstawowa różnica edukacji artystycznej, wschodniej i zachodniej, że przede wszystkim chodzi o myślenie. I w Polsce o wiele bardziej jest akcent na indywidualną twórczość, na poszukiwanie koncepcji, na bardziej przemyślane rzeczy. Więcej w Polsce się dzieje, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Mam do Wilna bardzo duży sentyment. Wszyscy Białorusini mają do Wilna bardzo duży sentyment. To jest taka część historii, która potrafi być też bardzo inspirująca. Przyjemnie mnie zaskoczyła ilość placówek w Wilnie, które działają ze sztuką współczesną, ze sztuką trudną do uchwycenia, bardziej konceptualną. Wilno na pewno ma swój klimat. To, że ja w tym momencie działam tu i w ten sposób, zawsze to jest pewną kwestią przypadku. Dla mnie nie było oczywiste od początku, że będę robiła wspólną wystawę swoich prac z pracami dzieci. Ten pomysł się zrodził w konsultacjach z panem Robertem Bluejem. Mój wyjazd to pewien eksperyment, w którym jest nowe miejsce, nowi ludzie, jakieś wsparcie kulturalne, techniczne i ograniczenie czasowe. Po ukończeniu przytulnych, miłych studiów, gdzie masz właściwie zapewnioną pracownię, konsultacje z profesorami, wiesz mniej więcej, co jest ci dostępne i jak działasz, to jest pewne wyjście w teren. Moje osobiste motywy twórczości ostatnio to wspomnienia z dzieciństwa i zachowania dzieci, i gry dzieci, i jakieś takie ważne, uniwersalne momenty z dzieciństwa, to pomyślałam, że taka aktywność będzie rozwijająca dla mnie i warto spróbować to zrobić. Materiał wizualny, który mógłby wprowadzić dzieci w temat, pokazać z najróżniejszych stron zjawisko. Chciałam, żeby to były zdjęcia na przykład z tajemniczym światłem, bądź jakichś niezwykłych lasów, bądź jakieś ujęcie zwierząt i jak powiedzmy napędzałam jakiś udział emocjonalny w tym dzieci, żeby w tym momencie, jak się zabierały za rysowanie z dość dużą dowolnością tematu, ponieważ mówiłam, to wszystko jest naszym tematem i teraz kto sobie co wymyślił, może namalować, narysować, chciałam, żeby było pewne zaangażowanie od strony dzieci. I to zaangażowanie próbowałam osiągnąć właśnie poprzez zadawanie, może wydawało mi się, zaskakujących pytań, na które nie wszyscy wiedzieli odpowiedzi. Nie wiedziałam, jak nam będzie się komunikowało z dziećmi. Trudno było przewidzieć, czy powstanie z tego coś fajnego, czy będą zainspirowane tym, co im zaproponuję. Można dostać od dzieci również bardzo dużo odpowiedzi. Nie tylko nauczyć, ale też bardzo dużo zaczerpnąć. Nie chodzi o to, że chciałam uzyskać jakieś bardzo abstrakcyjne, fajne, metaforyczne odpowiedzi i właśnie naprowadzałam na to dzieci i się udało, tylko byłam gotowa przejąć od nich każdą informację,
bo to jakby też jest energią, która mnie inspiruje i ja bardzo chcę z nimi przeprowadzać te rozmowy. Ja bardzo chcę udawać, że jestem mała i świetnie rozumiem te rzeczy, o których mówią, czego się boją. Chciałam ominąć takie kwestie, że komuś coś nie wychodzi. Chciałam, żeby te zajęcia nie były traumatyczne pod względem, że ktoś zrobił ładniejsze, a ktoś brzydsze i tak dalej, bo wszystkie rysunki są różne. W jakiś sposób to się przetwarza żywa współpraca poprzez rysunki dzieci, poprzez moją pracę skanowania, wycinania, dobierania, dopasowania tego, efekt końcowy i to, co we mnie później zostaje. To jest cały taki łańcuszek. Ja bardzo idealistycznie chciałabym myśleć o tym, że w tych dzieciach coś zostanie. Oprócz wylania się w farby i szybkiego ogarnięcia tej akcji, to nie było zbyt trudnych momentów. Trudne są kwestie wychowawcze na przykład. Widzisz, że problem dziecka nie wynika z tego tu i teraz i też nie można go rozwiązać w ciągu 30 minut. Ktoś jest nieśmiały, ktoś się boi, ktoś nie ma pewności w sobie, że mu ładnie wyjdzie. No i czasami mi się udawało rozwiązać te problemy, ale czasami to jest praca na dłuższy czas. I nie wiem, czy to tak bardzo się pokrywa już z moim celem, ponieważ udało mi się zachować pewną świeżość i zaangażowanie, które na pewno przy pracy w ciągu roku bądź dłużej to się już jakoś zaciera, ludzie się przyzwyczają i to jest wtedy inna sprawa. Z jednej strony mamy uczniów, którzy rozpoczynają swoją drogę taką szkolną, prawda? I mamy też taką magistrantkę, która już jest artystką dojrzałą po studiach, jest po obronie pracy magisterskiej i połączenie doświadczeń zaowocowało tą naszą wystawą. Staram się stworzyć jakieś większe przesłanie, jakiś większy komunikat, który właśnie jest we mnie i jest moją pobudką do twórczości. Kiedy zostanę już z tymi materiałami, nie będzie wilna za oknem, to zostanie dla mnie dokumentacja z tej realizacji, może nasze dzisiejsze nagranie. I to jest, nie wiem, to są takie moje małe skarby teraz.